Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Szanowni Państwo, dzisiaj po raz pierwszy uchyliliśmy immunitet poselski panu posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Myślę, że będzie to taki sygnał dla społeczeństwa, że to nie jest tak, iż czyjś ból jest ważniejszy niż ból innych. Myślę, że będzie to sygnał, że nie ma świętych krów i że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Może szkoda, że nie uchylono również immunitetów poselskich w sprawach wykroczeń, ale też jest prawdą, że ci, którzy podnoszą argument, iż oczekują po tej fali informacji o grabieży, która się dokonywała w Polsce za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, oczekują poważniejszych wniosków prokuratury. Myślę, że wszyscy takich wniosków i takich ostatecznych rozliczeń oczekujemy i wszyscy na nie czekamy i to dedykuję prokuraturze krajowej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie pośle.